Witam Was kolejny raz. Już mamy kolejny tydzień realizacji naszych warsztatów. Dzisiaj fotografia, którą uwielbiam najbardziej, czyli krajobraz i typowo przyrodnicza, taka specjalistyczna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Fotografia natury była jednym z pierwszych podstawowych i najważniejszych gatunków fotografii. Kiedy tylko pojawiła się możliwość tworzenia zdjęć, fotografowie skierowali aparaty na otaczający ich świat. Fotografia przyrodnicza to wszechstronne zagadnienie, obejmujące unikatowy zestaw wyzwań i mające potencjał do opowiadania fascynujących historii. Niezależnie od tego, czy eksperymentujesz z czasem otwarcia migawki, aby uchwycić zwierzę w ruchu, czy wypróbujesz różne głębie ostrości na kwiatach w zbliżeniu, fotografowanie cudów natury wymaga cierpliwości i kreatywności. Pamiętajcie też, kochani, że bardzo ważne w fotografii krajobrazowej jest światło. Światło, które o tej porze roku jest bardzo krótko, tak? Czyli przychodzimy z pracy, przychodzimy ze szkoły, przychodzimy z obiadu na dwór, mamy naprawdę godzinkę, dwie, żeby pobawić się tym światłem, ale to światło jest bardzo ważne, żeby osiągnąć efekt tej wspaniałej kolorystyki jesieni. Aj. Będzie słychać, nie? Halo? W fotografii natury istotny jest jeszcze dobór miejsca i czasu wykonywania zdjęć oraz ustawienie prawidłowej ostrości. Bardzo często kluczem do sukcesu jest zrozumienie i zastosowanie klasycznych i, co ważne, skutecznych zasad kompozycji fotograficznej, na przykład roli podziału kadru, zadań stojących przed liniami wiodącymi czy wykorzystania pierwszego planu. Kochani, w bardziej specjalistycznej fotografii przyrodniczej, gdzie fotografujemy już konkretny obiekt, czyli to jakiś gatunek ptaka czy innego zwierzęcia, bardzo ważny jest kamuflaż. Nie możemy nigdy doprowadzić do sytuacji, kiedy dany gatunek, który chcemy sfotografować, ucieknie nam z powodu naszej obecności. Nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego zanim zaczniemy fotografować zwierzęta, musimy się nauczyć je rozpoznawać i mieć wiedzę na ich temat. Nigdy wcześniej nie podchodźmy do fotografowania takich zwierząt. To jest moja najbardziej ukochana część fotografii, dlatego z nią zajmuję się już kilkanaście lat. Kochani słuchacze, jeżeli przechodzimy już do takiej typowej fotografii przyrodniczej, takiej typowej fotografii, gdzie fotografujemy zwierzęta, bardzo ważne są długie obiektywy. Dlaczego? Dlatego, aby wykonywać te zdjęcia z bezpiecznej odległości, aby nie podchodzić za blisko, nie płoszyć, żeby te zwierzęta czuły się wtedy bardzo bezpieczne. No i kamuflaż. Kamuflaż przede wszystkim, ubranie zlane z miejscem, w którym przebywamy. Różnego rodzaju namioty, różnego rodzaju siatki, gałęzie, liście. Musimy wtopić się w to środowisko. Na zewnątrz jesteś na łasce żywiołów, dlatego musisz odpowiednio się przygotować. Zabranie odpowiedniej odzieży, sprzętu i wyposażenia jest bardzo konieczne. Zawsze zabieraj ze sobą coś wodoodpornego do ochrony sprzętu. Weź także kapelusz, aby w słoneczny dzień móc osłonić aparat i sprawdzić ekspozycję na wyświetlaczu. Zapakuj oświetlenie, zabierając też dodatkowe baterie, karty pamięci i obiektyw z szerokim zakresem ogniskowym. Kochani, to tyle na dziś. Było szybko, impulsywnie, bo biegliśmy ze światłem. Ale mamy dzisiaj dla Was zadanie. Sfotografujcie
swój ulubiony kadr krajobrazowy, gdzie pokażecie piękno tej jeszcze złotej jesieni. Do zobaczenia za tydzień.